Raz, dwa, trzy, działa. Jakiś koleś w kuluarach mi powiedział, słuchaj, najlepszym sposobem na stres na scenie jest wyobrazić sobie, że publiczność, do której przemawiasz, jest naga. Jak właśnie sobie tak stałem z tyłu, no to już mi troszeczkę lepiej. Wild Marathon, zaczynamy. O, kolejny kejsik. Słyszałem, żeby dobrze zacząć prezentację, musi być na początku anegdotka, więc opowiem wam anegdotkę. Dawno, dawno temu, jakieś 7 lat temu, koleś o imieniu Łukasz Masalon pojechał na pozysk jako agent nieruchomości. Wchodzi do mieszkania, otwiera mu koleś w jego wieku, pokazuje mu akt notarialny nabycia nieruchomości w Sopocie, dwupokojowe mieszkanie za 160 tysięcy. Wówczas też to też była bardzo dobra cena za mieszkanie. Następnie po 3 miesiącach wyremontował tą nieruchomość i sprzedał ją z zyskiem. Sprzedał tą nieruchomość za 289 tysięcy złotych, zarabiając na tej nieruchomości minimum 60 tysięcy złotych. I wówczas Łukaszowi zapaliła się taka lampka nad głową. Kurczę, ja też chcę w takiej technologii zarabiać pieniądze. Ale nie wiedziałem wówczas, jak się zarabia w tej technologii pieniądze. Ale na szczęście na Facebooku mam dużo znajomych. Ktoś polajkował Wojtka Orzechowskiego i Wojtek Orzechowski nauczył mnie zarabiania na flipach. I ta anegdotka trwa do dnia dzisiejszego. Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Masalon, czyli gość z anegdotki. Szybko, moje fliperskie CV, pierwszy flip sprzedany w 2016 roku, w okolicach 50 sztuk już tych flipów zrobiłem. Największy zysk w okolicach 185 tysięcy, było też kilka zysków poniżej 20 tysięcy, średnio w okolicach 50 tysięcy złotych. Aktualnie buduję 4 szeregowce i mam działkę w przygotowaniu pod kolejnych 12 takich segmentów. I teraz tak, Wild Marathon, nieruchomości. Jak to było u mnie? Ja już tak na dobrą sprawę od lat młodości, czyli powiedzmy od lat przedszkolnych do pierwszej szkoły podstawowej, czułem, że w tych nieruchomościach jest jakiś potencjał. Ponieważ na przestrzeni od, że tak powiem, pierwszego do 12 roku życia moi rodzice wykonali 2 tak zwane flipy. I jak bym dzisiaj sobie przeanalizował, gdyby moja mama nie kupiła z mieszkania w tak zwanym hotelowcu klasycznego dwupokojowego mieszkania, a następnie szeregowiec, który w jakieś 20 lat temu kosztował w okolicach 300 tysięcy złotych, to gdyby ona nie wykonała takiego ruchu wraz z ojcem, to dzisiaj bylibyśmy bańkę w plecy. I z taką mniej więcej wizją, z takim przeświadczeniem, że w tych nieruchomościach jest niesamowity potencjał, wszedłem w młodzieńczość. Wówczas wykonywałem różne zawody, typu przerzucanie arbuzów w porcie, praca w Lidlu, na inwentaryzacjach, byłem też pizzermenem, byłem też tancerzem, byłem też ochroniarzem, byłem też agentem nieruchomości, MLM-owcem, bankierem i nawet opiekunką do dziecka. Natomiast na przestrzeni tego okresu, nazwijmy to dorastania do 25 roku życia, ja tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, co ja mam w życiu robić. Robiłem mega dużo różnych rzeczy, ale jak miałbym opisać te moje życie przed nieruchomościami, to były takie 4 główne punkty. Marketing sieciowy był jednym z takich kamieni milowych na mojej drodze, ponieważ nauczyłem się tam, zdobyłem umiejętności sprzedażowe i dowiedziałem się, czym jest kwadrant przepływu pieniędzy. Teraz pytanie do was. Ilu z was nie wie, czym jest kwadrant przepływu pieniędzy? Są pojedyncze osoby?
Moim zdaniem dwie książki, Bogaty, biedny ojciec oraz Kwadrant przy pół pieniędzy, to są takie dwie pozycje obowiązkowe dla każdej osoby, która poważnie traktuje swoje życie, bo w tych dwóch pozycjach mamy opisany świat finansów, że tak powiem, dla przedszkolaka. Więc jeżeli nie czytaliście tych książek, bardzo zachęcam, żebyście nabyli te książki, przeczytali, no bo to mi osobiście zmieniło życie i wiem, że wielu, wielu tu osobom na sali także. Agent nieruchomości, czyli opowieść o mojej anegdotce gościa w moim wieku, ale wówczas jak byłem agentem nieruchomości jeszcze doznałem, że tak powiem, kolejnych dwóch innych kamieniów milowych, mianowicie pan Joseph, który był zadokowany, że tak powiem, w Gdańsku. W Gdańsku miał swoje główne mieszkanie i kilka apartamentów rozsianych po całym świecie. I on po prostu, jak mu się nudziło, zjeżdżał do Gdańska, a gdy chciał pojechać na wakacje, jechał gdzieś tam na Karaiby, Morze Śródziemne i tak sobie podróżował po świecie. I pomyślałem wówczas jako młody koleś, który zaczyna swoją karierę w nieruchomościach, chciałbym być jak ten pan Joseph. Kiedyś się dorobić takiej sytuacji, że będę sobie fruwał po całym świecie i będę miał te nieruchomości. Następnie kolejna osoba to był pan, który flipował tylko i wyłącznie na brudno. I trzecia, ta nasza anegdotka, koleś w moim wieku, który robił flipy na ładnie i to on był taką, tym gwoździem do trumny, że stwierdziłem, jeżeli on w tym samym wieku potrafi to zrobić, to dlaczego ja tego nie jestem w stanie zrobić? Następnie. Moja kariera w nieruchomościach jako agent zakończyła się w okolicach 7-8 miesięcy. Czułem, że to nie jest praca dla mnie. Nie lubię po prostu mieć pustych spotkań, a będąc agentem takich spotkań pustych jest wiele. I stwierdziłem, rzucam wszystko, wyjeżdżam za granicę. Miałem taką koncepcję, że będę zarabiał za granicą, dostarczał pieniądze do Polski i będziemy z tych nadwyżek kupować kawalerki. Ale też nie przewidziałem, że nie zawsze kawalerka będzie kosztowała 100 czy 150 tysięcy złotych. Wojtek uświadomił mnie w tym poprzez warsztaty Wiwnu, żeby... Znaczy to była moja decyzja, ale Wojtek po prostu tylko podpowiedział mi, że lepiej wrócić do Polski, zacisnąć pasa, pomnażać kapitał, a na samym końcu, kiedy uzbieramy większy kapitał, wpompować to dopiero w nieruchomości, na wynajem. I tak zrobiłem. I wróciłem do Polski, zatrudniłem się jako bankier, żeby wyrobić zdolność kredytową, żeby zacząć mój proces fliperski. I zobaczcie, to jest oś czasu, zrobiono w Paint'cie, sorry. W Excelu nie potrafię. Zobaczcie, maj 2015 rok, to jest start Wiwnu. Wtedy powiedziałem Wojtkowi, słuchaj, ta wiedza jest dla mnie tak istotna, ona jest dla mnie tak ważna, że każde nasze nagranie musimy nagrać, ja muszę to obejrzeć 10 razy, bo jest wóz albo przewóz, to było zero-jedynkowe. Mnie nikt nie musiał motywować, byłem tak niesamowicie zmotywowany, żeby osiągnąć sukces i po prostu musiałem to zrobić, nie było po prostu bata. Maj 2015 rok, w przeciągu tych trzech miesięcy wykonaliśmy te nagrania z Wojtkiem, które dzisiaj praktycznie każdy z was obejrzał, ten, kto jest w Wiwnie. Zatrudniłem się w banku, następnie wyrobiłem zdolność kredytową, następnie po wyrobieniu zdolności kredytowej kupiłem mieszkanie babci, następnie babcia przelała mi pieniądze w darowiźnie, następnie pojawił się przetarg, zaczęliśmy remont, koniec remontu listopad 2016 roku, bo to jest wystąpienie z mojego pierwszego maratonu. Nie róbcie tego błędu. Nigdy nie remontujcie z samymi rękoma flipa. Bez sensu. Bez sensu. Od tego są ekipy remontowe. Więc to był główny błąd. I w marcu 2017 roku nastąpiła sprzedaż, bo to też był klient kredytowy. Czyli zobaczcie, od momentu wejścia do Wiwnu minęło prawie 2 lata, żeby dopiero poczuć pierwszy pieniądz, że tak powiem, z flipa, tak? Ale dla mnie, jak teraz sobie patrzę na te 2 lata, to jest dla mnie po prostu abstrakcja. W 2 lata ludzie potrafią zarabiać miliony na flipach, że tak powiem, a ja dopiero zrobiłem mojego pierwszego flipa.
Czyli ten przełom 16-17 to był jeden flip, potem były trzy flipy. Jeżeli, jak już stwierdziłem, że już mam te trzy flipy, nie opłaca mi się pracować na etacie. Wolę więcej energii skumulować na to, żeby zeskalować tą fliperkę całą, co nie? Czyli 2017 trzy flipy, rezygnacja z etatu, 2018 12 flipów i poszło. Teraz tak, jako że jesteśmy tutaj na maratonie WIWN, główne skupienie jest na branży fliperskiej, ale to nie znaczy, że wy musicie flipować. Jest naprawdę wiele, wiele opcji na zarabianie pieniędzy w nieruchomościach. Moim zdaniem flipy dla mnie są najlepsze, ale to poprzez to, że znam siebie, wiem, w jakiej technologii chcę zarabiać pieniądze, wiem, jakie są moje mocne, słabe strony, ale na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, to od razu może iść w najem, tak? Ktoś czuje się, jest turbo ekstrawertykiem, kocha ludzi, że tak powiem, uwielbia być agentem nieruchomości. Paweł Albrecht opowiedział o tym, w jaki sposób można zarabiać jako pośrednik, jako agent. Nie będę się rozdrabniał, bo nie mamy czasu na to, ale tak jak mówię, możecie sobie zrobić zdjęcie, przemyślcie sobie też, która opcja byłaby dla was jakby najlepsza. Idziemy dalej. Teraz tak, kluczem moim zdaniem jest zrozumienie siebie i zrozumienie tego kółka. I to jest tak na dobrą sprawę cały przepis na sukces. Jeżeli rozumiemy siebie i wiemy, w jakim kierunku mamy iść, bo co nas jara, mówiąc kolokwialnie, potrzebujemy wiedzy, tak? Ale ta wiedza musi być nasycona tym nastawieniem. Nikt nie będzie chciał bardziej od ciebie. Jeżeli masz, nie wiem, suche informacje typu książka, szkolenie, to na początku, tak jak mówił Romek, ty nie wiesz, że nie wiesz, tak? Ale potrzebujesz tej wiedzy, tej informacji. I twoja motywacja połączona z wiedzą zatacza koło i tworzy umiejętności. Ja, jak tak analizuję siebie na przestrzeni tych kilku lat, ja czuję, że taki progres bardzo widoczny zachodzi w mojej głowie co półtorej roku, mniej więcej. I niesamowite jest to, że w nieruchomościach nie ma tego sufitu, jaki występuje na etacie. Tylko moim zdaniem to kółko zadziała u 20-30% ludzi. Większość będzie potrzebowała jeszcze dwóch czynników, czyli mentor i grupa wsparcia. Tak na dobrą sprawę, gdyby nie grupa wsparcia, inwestorzy, od których mogłem pożyczać pieniądze, a na koniec przez pierwsze 3 lata to Wojtka, nagraliśmy te materiały, wideo, ale jeszcze przez 3 lata go maglowałem na jakieś tam konsultacje. Wojtek, czy ja dobrze robię, czy ja idę w dobrym kierunku? Wojtek. A Wojtek wystarczył, że tylko mnie wysłuchał i na końcu powiedział sakramentalne: tak, dobrze myślisz. I to mi wystarczyło. I ten mentor naprawdę dla mnie jest kluczowym czynnikiem i podejrzewam, że dla większości ludzi tak samo, ale też są ludzie wybitni, co wystarczy, dostaną jedną książkę, pójdą i w pierwszym roku zrobią na przykład 30 flipów, tak? I grupa wsparcia, czyli szukać ludzi podobnych do siebie, z którym możesz po prostu umówić się na piwko, przegadać danego case'a, tak? To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i kilka moich przemyśleń. To już też wiele razy padało z tej sceny. Patrz na innych, ucz się od innych, ale ścigaj się sam ze sobą. Na przykład ja jestem początkującym deweloperem, co miałbym się ścigać za talent, tak? Bez sensu. Musimy wiedzieć, że każdy z nas musi wykonać pewną drogę. Na wszystko jest miejsce i czas. Że kolega może się bardziej wybił, albo drugi kolega ma falstart, tak jak ja miałem taki falstart przez pierwsze 2 lata, ale najważniejsza jest ta wytrwałość. Jeżeli masz ten cel i wiesz, że po prostu musisz go osiągnąć, czy to zajmie ci, no nie wiem, 2, 5 czy 10 lat, to jest nieistotne. Ścigaj się sam ze sobą. Wiedzieć, a rozumieć. Tutaj dodałem ten kwadrat 3,5 pieniędzy. Jest to bardzo duża różnica pomiędzy wiedzieć, a rozumieć. I to moim zdaniem dotyka tych dwóch rzeczy.
Wiedzieć wychodzi z wiedzy, a rozumieć już z umiejętności. Tak? Że ty jesteś w tej grze, znasz zasady gry i po prostu bawisz się tą grą. Nieruchomości traktuję jako walutę. Każdy większy przypływ gotówki, który trafia na moje konto, od razu jest wydalany, żeby kupić jakąkolwiek nieruchomość poniżej ceny rynkowej. Nie trzymam pieniędzy na koncie. Każdy z nas wie, w jakich czasach teraz żyjemy, ogromnej inflacji, jest zamach na klasę średnią i ja traktuję po prostu nieruchomości jako walutę, tak? Jeden z najważniejszych leveli w biznesie to kontrola nad emocjami. Kiyosaki. Kurczę, chciałem znaleźć ten cytat, żeby to tak bardzo ładnie napisać, jak to powiedział Kiyosaki. Nie mogłem znaleźć, no ale pamiętam, jak czytałem właśnie tego Bogatego, Biednego i Kwadrant Przepływu Pieniędzy, to mi tak utkwiło w umyśle, jak miałem te 20 parę lat. O co temu Kiyosakiemu chodziło? Tak? Z emocjami. Ja zawsze byłem taki ekstrawertyczny, raczej się nie bałem, zawsze szedłem do przodu, nie miałem żadnych barier. Ale w momencie, jak już pojawiły się te kilkanaście flipów na przykład jednocześnie, kwestia cash flowu, kwestia, nie wiem, sprzedaży, różnego rodzaju różnych czynników, pojawił się czynnik stresu. I teraz ty musisz sobie z tym poradzić. Tak samo jak ja stoję teraz na scenie. Też czuję stres, ale ja próbuję go zadusić w sobie. I dopiero w przeciągu roku, maksymalnie dwóch, zrozumiałem właśnie esencję tych słów Kiyosakiego. Jeżeli kontrolujesz emocje, możesz przekraczać bariery. Nie boisz się wychodzić ze strefy komfortu. I to jest klucz. To jest klucz do osiągania kolejnych poziomów. No i to jest też taka moja maksyma. Albo osiągnę cel, albo będę nieszczęśliwy. Nie wyobrażałem sobie życia z tymi arbuzami, z tymi Lidlami, albo innymi rzeczami, tak? Kiedy czytałem właśnie tego Bogatego i Kwadrant, postanowiłem, że znajdę się po prawej stronie kwadrantu przepływu pieniędzy i to jest mój najważniejszy cel materialny. I myślę, że to jest w większości tutaj zgromadzonych was ten sam cel, żeby zarobić, wrzucić to w wynajem albo w jakiś biznes, który funkcjonuje, albo jak mówił Michał Cal, coś, co jest z automatu, i po prostu mieć emeryturę, której pewnie nie dożyjemy. Tak, bo ZUS to każdy z nas wie, co będzie z tym ZUS-em. Dlatego tak jak mówię, no, albo osiągnę ten cel, albo będę nieszczęśliwy. Wóz albo przewóz. To już mówiłem, jest wiele sposobów na zarabianie w nieruchomościach. Nikt nie będzie chciał bardziej od ciebie. To dalej jest kwestia związana z celem, tak? Masz cel i do niego dążysz. Wykorzystuj dźwignię, łap okazję, hasluj. Zobaczcie, pisząc tutaj wykorzystuj dźwignię, to nawet nie mam na myśli to, żeby wspierać się kredytem czy dodatkowym finansowaniem. Nawet dźwignia jest to, że stoję tutaj na scenie i mogę powiedzieć, słuchajcie, jeżeli jest ktoś na sali, co ma gotówkę, możecie się do mnie zgłosić, możemy wspólnie zrobić jakiegoś flipa i zobaczcie, przekazuję informacje. Mam ten komfort, że stoję na scenie, mogę przekazać wam informacje. Tak? Więc jeżeli ktoś jest pasywnym inwestorem, zapraszam, znajdziecie mnie na Facebooku, możemy zrobić deala i będzie fajnie. Kolejna rzecz też z Kiyosakiego, jak pojawi się większa kasa, pamiętaj, że aktywa powinny kupować twoje pasywa. Czyli to jest ten syndrom mieć ciastko i jeść ciastko, tak? Jeżeli mamy, nie wiem, tą mityczną, powiedzmy, bańkę zarobioną na flipach, którą chcemy ulokować w mieszkanie na wynajem, no to najpierw ulokujmy te pieniądze w mieszkaniach na wynajem i wtedy weźmy leasing na przykład wymarzoną naszą furę, tak? Mamy mieszkania, jest cash flow, mamy furę, więc mamy i mieszkania, i furę. A też są ludzie, którzy po prostu po większych zarobionych pieniądzach od razu kupują samochód, który może tam po kilku latach stracić jeszcze na wartości. Więc to jest też taka maksyma od Kiyosakiego. O, i to jest moim zdaniem, też ten cytat gdzieś tam widziałem. To jest najlepsza definicja szczęścia.
Czyli maksymalnie wykorzystuj swój potencjał, bądź aktywny, działaj, ale wiesz, tak jakby wszystko zależało od opatrzności, tak? Jeżeli ty będziesz dawał z siebie 100%, to Bóg będzie z tobą. No i to jest tam to. I ostatni cytacik. Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki. Czyli słonia jemy po kawałku. I tyle. Idealnie, 0-0. Pięknie. Łukasz, brawo, czekaj, Łukasz ma salon. Czekaj, 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 Łukasz. Poczekaj jeszcze, poczekaj. O, Łukasz, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ci, że jesteś z nami. Łukasz jest od 2015 roku. Jest. Nagrywał z nami jeszcze materiał szkoleniowy wtedy. A potem pokazywał, że się da i jestem mu niesamowicie wdzięczny. Łukasz prowadził trochę grupę w Trójmieście, potem przejął Jacek Kosiński. Fajnie, ale najfajniejsze jest to, że w każdym województwie trzymamy się razem, mamy spotkania regionalne, przychodzimy, rozmawiamy o tym, wymieniamy się doświadczeniem i to jest chyba najpiękniejsze. Dziękuję ci, Łukasz, proszę bardzo. Dzięki, dzięki. Ja podejrzewam, że jeszcze jedna, drugi raz statuetka dla ciebie. Dzięki. Dzięki wielkie.